Hej, witam was, to jest ten Gal, zaczynamy nowy tydzień. Nowy tydzień z Longwarem. Co my tu mamy? Nie grałem dwa dni, bo wiecie, święta się zbliżają, trzeba było zrobić porządki i zakupy. Spoko, jakieś uprowadzenia. Znaczy, czekajcie, nie widzę Gunnera, czy też ta misja bez Gunnera. Chłopca widzę, że nie ma gadżeciku, możemy mu dać na przykład scope'a. Z widokiem drużynowym mamy chyba tylko snajpera i to jest Ice. Ice ma snapshota. Ice. Nie masz snapshota. Ty masz zamiast snapshota disabling shota. Ok. Czyli nie możesz po ruchu strzelać. Spoko. Czyli musimy cię dobrze ustawiać. Mamy dwóch infantry. Pytanie. To jest Ewa. Ewa ma widzę, że wszystko podwójne. Przynajmniej tak powinno być, tak jest. Nawet potrójne granaty. No dobra, lećmy. Szkoda czasu, lecimy. Jak to mówi Leroy Jenkins z Hearthstone'a. Zobaczymy, czy nam ta misja pójdzie. Jest heavy, czyli pewnie z 4 grupki. Jeżeli nie będzie jakiegoś wielkiego mechtoida, przekopoda, repertoriala, powinniśmy dać radę. Nie mamy Aquarella, bo nie było, bo się zepsuły Aquarella, są wszystkie na prawie, więc nie będziemy mogli łapać nic. Tylko, że Agrifle nie działa tak jak Aquarella. Okej. Okay. Zaczynamy z tyłu, tak? Z tyłu posterunku zaczynamy. No dobrze. Nie mamy Assaulta, więc pobiegnie na początek. Może łowca? Tylko pytanie, czy jeszcze do tych drzwi, czy tutaj z tyłu będę chciał zaczynać? Czy co, może spróbujmy tu z tyłu. Okej, okay, na razie jest luzik. Przynajmniej pozwolą nam się rozłożyć na odpowiednie pozycje. Pielucha niech będzie z tyłu. Grzmot może podbiec do przodu. Ewa może podbiec do przodu. Ewa dowodzi. Kurde, tutaj nie mam gdzie ustawić sobie snajpera nigdzie. Dobra, ustawimy go tutaj. Mam tylko nadzieję, że za tym budynkiem nic nie wypaczysz. Dobrze, nie wypaczysz. Jest ok. Jest w miarę ok. Nasłuchujemy. Film menu chyba. I mutony. No dobrze. Ruki, sprawdź tutaj. O cholera. Troszkę cicho tutaj jest. No dobrze. Już idę. Trochę to dziwne. Tak jest, dowódco. Będziemy powolutku się tam zbliżali w takim bądź razie. Dobra, pielucha. Dobra, pielucha może podbić tutaj i włączyć sobie steading weapon. Snajper. Dobra, snajpera ustawimy tutaj. Ty nie możesz nic zrobić, to steading weapon. Okej. Okay. Moglibyśmy pokazać przynajmniej z której strony będą mnie atakowali. Okej, okay. Są na zewnątrz przy tych samochodach. Pytanie, którędy będzie mi lepiej wyjść? Chyba tędy. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek w ogóle tą mapę grał na uprowadzeniach z tej strony. Tak dziwnie, dziwnie. Zawsze grałem z tej drugiej strony tą mapę. Zaraz będę na miejscu. Heading to that location. Aye, aye, commander. Jestem w drodze. No dobra, ale zawsze musi być ten pierwszy raz, prawda? Już tam idę. Już tam idę. Ogólnie fajnie się gra, jest taki spokój.
Tylko z drugiej strony później mogą nam wszyscy naraz wyskoczyć, to nie będzie takiego spokoju, a nie mamy gunnera. Przypominam wam, że nie mamy gunnera, czyli nie mamy ogromnej siły ognia. Floaterki jeszcze, no to już wiemy, kogo mamy. Miotony. Tu jest Melt. Miotony, Finmeny. Kurde, może bym tutaj do góry na ten balkon wybiegł. No, kurde, powiem wam, że nigdy tego tak nie robiłem. Można by to było spróbować. Okej, to wiecie co, wycofamy się trochę do tyłu. Spróbujemy na ten balkon wybiec. A, Melt, tam jest Melt, ale wiecie co, Meldu mamy akurat pod dostatkiem w tym momencie. Jeszcze nas czekają przynajmniej 2-3 bazy, więc nie ma co się spinać jakoś strasznie. Tutaj oczywiście Steadying Weapon, klasycznie. No dobra. Są tam gdzieś przed budynkiem. Ale mam plan taki, że wybiegnę sobie do góry na ten balkonik. Wybiegnę sobie tutaj do góry na ten balkonik i spróbujemy ich wciągnąć tutaj, tak żeby ich tutaj ładnie z góry pościągać wszystkich. Tak jest, przechodzę na pozycję. Czy mi coś z tego wyjdzie? Nie wiem. Już biegnę. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, ale próbować, wiecie, musimy jakichś nowych taktyk. Tak jest, wykonuję. Bo jeżeli będę wiecznie grał tylko jedną taktyką, no to nie będę się rozwijał. Trzeba szukać jakichś nowych sposobów rozwiązywania map. Okej. Wypatruję droga. No teraz zobaczymy, co się będzie działo, jak tu wyskoczymy. Tak jest, dowódco. Okej. Widzę nieprzyjaciół. O kurde. Troszkę ich jest. Jeden się tam, kurde, ustawił. Dobra, ty będziesz widziała tych dwójkę, tą dwójkę. Grzmot. Grzmot ma rakietę. To są heavy floaterki, więc można by było tą rakietą od razu wziąć i im zapodać. Żeby ich troszeczkę rozmiękczyć. No, dosyć ładnie oberwali. Znaczy małe te obrażenia, ale fajnie, że oberwali. Dobra, ty widzisz tą dwójkę. Nie widzicie tego Finmana cały czas. Czy ty masz... Nie masz podwójnego Overwatcha, więc masz cover fire. Więc strzelaj od razu, bo... O cholera. Jak nie masz... Jak nie masz Overwatcha, to mi to za dużo nie pomoże. 89. Znaczy na podwójnego Overwatcha w tym sensie. Widzę co? Zrobimy... A nie, bo pielucha musi rzucić granata dymnego, bo myślałem, że mógłby jeszcze ich z My Merge'em poczęstować. Okej, ty też widzisz tutaj dwójkę. No spróbujmy do tego. Za piątkę. Gorzej jak mi tam granata wrzuci, jak nam tam kurde granata wrzuci, to jest po nas. Hurra! Okej. Okay. Pielucha rzuci tutaj granat dymny. Snajper jest problem ze snajperem. Bo nie wiem, czy jakby go stąd widzieli, to będzie niedobrze.
Dobra, podbiegnij na razie tutaj. Łowca, czy ty jesteś go w stanie zabić? 40% szans na krytyczny. Ale wiecie co, chyba wolę, żebyś został na Overwatchu. Wypatruję nieprzyjaciół. Ewa. Ewa też na Overwatchu, a ty sobie włącz Steading Weapon. No i będziemy czekali, co tu się dzieje. Biega, ale go nikt nie wypaczył. Choroba, tutaj pobieg. Dobra, teraz łowca wypaczył go. Kurde, stracił Overwatcha. Liczyłem, że 3 razy z Overwatcha zastrzeli. Poprawiam celownik. Ale jak łowca puduje, to powiem wam, że to dziwne. Okej. Okay. O, 2 ruchy robią, okej. Okay. Jeszcze jedna grupka idzie, o cholera. Ten gdzieś się do góry wyniósł. Jeszcze jedna grupka, o cholera. No. Pewnie, wszyscy naraz. No to niedobrze, no niedobrze wam powiem. Mogłoby być lepiej, ale no nie jest dobrze. Dobra. Na początek zaczynasz ty tutaj szredrującą rakietą. Okej. Okay. Ładnie ich szrednęłeś. Kto ma jeszcze granaty? Tu mam granat u Bonsai. Więc Bonsai rzuci tutaj, załatwi sobie tych, tą dwójkę. Okej, okay, filmeny załatwione. O, łowca pasowałoby mi, żeby ściągnął mi Overwatcha z tego Mektoida. A tu jeszcze był jakiś Overwatch, no widzicie. No dobra. 2 Overwatche pościągane, super. A gdzie ten floater? Skąd ty się tutaj wziąłeś? O cholera. Tak jest, wykonuję. Skąd on mi się tutaj wziął na tyłach? Disabling shot. Trafiłeś? Obezwładniam cel. Chyba tak, dobra. Skąd ten gnojek się tutaj wziął? Przed chwileczką go nie byłem, tak mi się wydaje. O cholera jasna. Chciałem tutaj rzucić granat i jeszcze tych rozwalić, ale teraz mam gorszy problem tu u góry. Bo nie wiem skąd tu się nagle jakiś floater znalazł. Przeteleportował się, bo przed chwileczką tutaj... Kurde. Przed chwileczką go tutaj nie było. Jeszcze nie trafia. Cholera jasna. Kurde no. Jakim cudem on się tutaj znalazł? Fuck! Jakim cudem on się tutaj, kurde, znalazł, ten gnojek. No nie! Co jest grane? No nie! Z takiego bliska snajper? No nie było szans trafić. Cholerder. Ej, co jest grane? Wiecie co, chyba muszę zagrać znowu Overwatcha. Znaczy Overwatcha, autosave'a. Bo to kurde, co się stało, to jest jakieś było dziwne. Skąd ten gnojek się tutaj pojawił? Okay. No tych miałem zabić, prawda? Tylko problem się narodził innej natury. Wiecie co, zagram sobie tego autosave'a, bo mam inny pomysł, jak to rozwiązać.
A to co to tak się świeci? To on jest disablingowany jakiś tutaj? Ten spudłował. No kurde. Kurde, szkoda mi teraz będzie grać tego autosave'a, bo widzę, że dużo spudłowali. Jak na tylu kolegów, którzy przychodzą. Okej. O kurde, ale dostałem w chill. Ale loaded. Załadujmy tą grę. Nie wiem, czy tam myślenie nie będzie do poprawy. Dobra. No jest ten kolega tutaj, ja go przedtem nie zauważyłem. Zaczniemy to tak robić. Najpierw tak. Dobra. Jeden Overwatch ściągnięty. Drugi Overwatch. Okej. Dobra. To jest to. Teraz tak. Grzmocik załaduje. O, widzicie, ja widzę od razu tych gnojków tutaj. Dobra, grzmocik załaduje tak jak przed chwileczką tutaj. Okej. Ci tylko po jednym dostali. No to mało trochę. No dobra. Przedtem to robiłem tak, że tutaj wpakowałem im granata. Kurde, tylko że przedtem ich zabiłem. Obydwojga. Okej. Okay. Dobra, dlaczego się ma łowca? Powiedzcie mi, od czego się ma łowca? Na takich misjach, jak nie od takiej roboty. Czerwona kartka. Dobra. Tylko jeszcze, czekajcie, jeszcze pieluszka. Już się za to biorę. Odbiegnie tu. Disabling shot na tego potworka. Tylko traf. Dobra, chyba trafiony. Dobra. Snajper. Tutaj sobie. A kurde. Niedobrze. Mogłem ich nie aktywować. Dobra. Ruszam. Ty tutaj. Załadujesz im granacikiem. Dobra. Ice, kurde, Ice ma tylko jeszcze jeden strzał, tak? No to dajesz. Może jeszcze jeden byś miał? Ty nie masz, a nie, bo nawet jakbyś miał Log and Loaded, to ci nic, nie da, nic to nie da. Pasuje by mi spanikować tego kolegę. Pokażę ci prawdziwy ból. Wyprztykałem się. Dobra. No mamy go wysprzątanego. Snajper na razie nie może strzelać, bo on po ruchu nie może strzelać. Kogo my tu jeszcze mamy? Mamy Bonsai, która mogłaby dwa razy strzelić. 99, 94. No to strzel tu, załadź mi tego Pimena. Okej. Ten u góry jest spanikowany pewnie na jakieś dwie tury, więc możemy się zająć tym mechtoidem. Okej, tutaj widzimy tego. Bonsai. 68 i 57. Wiecie co? Bonsai by mi pasowało, żeby się tu przebiegła. A czemu nie możesz biec? No co jest, kurde, do cholery grane?
Nie mogę jej. Cholera. Nie mogę jej przesunąć tutaj. No trudno. Podbiegnij do niego najbliżej jak potrafisz. I go nie widzisz? Przedziwne to. Dobra. O kurde, tutaj jeszcze jest. Powiem wam, że wpadliśmy tutaj w tarapaty przez to wyjście chyba do góry. Grzeją do mnie. I'm taking heavy fire over here. A Ruki coś. Dobra. Okej. Dobra, spróbuj tego rozwalić. Mam gnoja. Mech to i troszkę oberwał. Ty widzisz tego, no to dajesz do niego. On jest spanikowany, więc... A raczej nie powinien nam na razie dużo robić problemów. Ten tu u góry mnie trochę zaskoczył. Nie ukrywam. Dalej. 22%, trochę mało. Kurde, widzisz stąd tego, niedobrze. Strzelimy sobie tutaj za ósemkę. O kurde. Nie pożałowali. Dobra, ale nie trafił. Oh no. Trzeba będzie powtórzyć tę misję od początku. Aha, łowca przeładował, więc łowca nic nie może zrobić. No, to był zły pomysł z wychodzeniem na ten balkon, bo widzicie, myślałem, że będę miał przewagę wysokości, ale jednak ta taktyka się źle sprawuje, jeżeli mamy latające floaterki, które mogą nas tutaj zaskoczyć z powietrza. O ile z tym mechtoidem idzie bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, no to na tyle byłoby dobrych informacji na tej misji. Dobra, te 6 minutek jeszcze pojedziemy, ale myślę, że misja jest do poprawki, zdecydowanie do poprawki. Ło, za 12. Zaraz tam będę. Jest zdecydowanie do poprawki. To mektoid wyjdzie tutaj do góry? Jeszcze tym udajesz, tutaj widzę śledzika. No, ten poleciał gdzieś. Kogo myśmy w ogóle stracili? O, teraz kolejną osobę. Nie no, muszę to zagrać, tylko muszę to zagrać inaczej, bo zagrać to będę musiał bez wchodzenia na ten dach.
Czyli pójść po prostu dołem. No cały oddział by mi nam wyczyścili. Dobrze, że nie gram na Ironmanie, bo by mi było szkoda. Tyle zbierania, tyle czasu szkolenia żołnierzy, żeby później, kurde, jedna misja, która z powodu braku gunnera zrobiła się trudna. Znaczy fakt, tu się złożyło kilka rzeczy. Brak gunnera to jest jedno, bo gunner po prostu takie heavy floaterki to by po prostu posprzątał. Dwa strzały i heavy floaterka nie ma. Ale druga to sprawa, że za dużo nam wyskoczyło na mylę. Wszystkie grupki naraz, a to jest problem zdecydowany. A nawet szalony... O, widzicie. Myślałem, że szalony łowca, który za chwileczkę wszystko by powyczyszczał tutaj, mało by nam dał. Więc dzięki za uwagę w tym odcinku. Niestety tydzień zaczyna nam się, świąteczny tydzień zaczyna nam się od wielkiej przegranej. Ale... Nie liczy jak się zaczyna, liczy jak się kończy, więc zobaczymy. Do powtórki misja, kolejna misja do powtórki. Ostatnio mieliśmy powtórkę z misji Impossible, teraz mamy powtórkę z misji do powtórki. Więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!